Cześć kochani, tu Natalia z Projektu X. Historia, którą dziś Wam opowiem, poruszyła serca milionów ludzi na całym świecie. Jej bohater nie jest nam znany, ale jego słowa świadczą o tym, że do dziś żałuje przeoczenia w życiu jednej małej chwili, przez którą na zawsze stracił szansę na prawdziwą miłość. Być może ktoś rozpozna w tej opowieści siebie i własne doświadczenia, a może dzięki niej to ty otworzysz oczy, zareagujesz i uratujesz relację, na której ci zależy, zanim będzie za późno. Ale zanim obejrzysz, zasubskrybuj nasz kanał, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Ta historia jest niesamowita. Byłem wtedy w pierwszej klasie liceum. Monika siedziała w ławce obok i szybko stała się moją najlepszą przyjaciółką. No dobra, zawsze byliśmy we friend zone, ale kiedy tak na nią patrzyłem, obserwowałem jej jedwabiste włosy i delikatne rysy twarzy, pragnąłem tylko jednego, żeby kiedyś była moją dziewczyną. No, ale póki co dziewczyna, w której byłem zakochany po uszy, nawet się nie domyślała, że jej szkolny kumpel kocha ją do szaleństwa. Tego dnia Monia podeszła do mnie na przerwie i poprosiła o zeszyt z przedmiotu, który wczoraj opuściła. Chciała sobie spisać notatki, więc oczywiście dałem jej go, za co mi słodko podziękowała, a na do widzenia dostałem jeszcze buziaka w policzek. Oczywiście, że chciałem jej o wszystkim powiedzieć, żeby wiedziała, co tak naprawdę do niej czuję, ale było to dla mnie zbyt trudne. Jestem raczej nieśmiały i w sumie to nie wiem dlaczego, ale nie miałem w sobie wtedy tyle odwagi i pewności siebie, żeby o nią zawalczyć. Pewnego dnia, kiedy byłem już w 8 klasie, zadzwonił telefon. Po drugiej stronie słuchawki usłyszałem głos Moniki. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy. Płakała i bełkotała coś przez łzy. Kiedy się już trochę uspokoiła, wyznała mi nadal szlochając, że właśnie chłopak złamał jej serce. I czy nie mógłbym do niej przyjechać, bo nie chcę być teraz sama. Od razu oderwałem się od swoich zajęć i do niej pojechałem, a kiedy tak siedzieliśmy obok siebie na sofie i w końcu miałem okazję z tak bliska przyjrzeć się jej pięknym oczom, myślałem tylko o tym, żeby Monika była kiedyś moja. Po 2 godzinach filmu i pochłonięciu 3 paczek chipsów, Monia zrobiła się senna, chciała już się położyć, ale zanim poszła do łóżka, popatrzyła jeszcze na mnie tym swoim kocim spojrzeniem. Powiedziała urocze dziękuję i tak jak wcześniej w szkole pocałowała mnie w policzek. Po raz kolejny już prawie jej mówiłem, że nie chcę się z nią tylko przyjaźnić, że ją kocham, ale jestem tak cholernie nieśmiały i w sumie to nie wiem, dlaczego nie znalazłem w sobie wtedy tyle odwagi i pewności siebie, żeby o nią zawalczyć. Dzień przed studniówką Monika podeszła do mnie na korytarzu, by oznajmić mi, że jej chłopak zachorował i nie da rady iść z nią jutro na bal. Postanowiła więc zapytać mnie, czy bym z nią nie poszedł. Akurat nie miałem wtedy dziewczyny, a poza tym już na początku naszej przyjaźni obiecaliśmy sobie, że zawsze będziemy sobie pomagać, nieważne co. Więc zgodziłem się pójść z nią na tą studniówkę jako oddany przyjaciel. W nocy po imprezie odprowadziłem ją do domu. W pewnym momencie stałem już naprawdę bardzo blisko. Patrzyłem na jej uśmiech i piękne kryształowe oczy. Tak bardzo chciałem, żeby była moja i tylko moja. Chciałem powiedzieć jej, jak bardzo ją kocham, ale ona jakoś tego nie widziała. I jak zwykle powiedziała tylko, że spędziła ze mną wspaniały czas, uśmiechnęła się tym swoim uroczym uśmiechem, podziękowała mi i pocałowała w policzek. Po raz kolejny okazałem się być zbyt nieśmiały, żeby o nią zawalczyć. Mijały dni, tygodnie, miesiące, aż nagle zdałem sobie sprawę, że niedługo koniec roku. Na zakończeniu, kiedy odbierała swoje świadectwo z czerwonym paskiem, Monika wyglądała jak prawdziwy anioł. Naprawdę jedyne, czego pragnąłem, to żeby była tylko moja, ale co z tego, skoro ona nic nie wiedziała o mojej miłości. Po uroczystości, zanim wszyscy rozeszli się do domów, Monika podeszła do mnie ubrana w piękną białą suknię. Na głowie miała śliczny kapelusz z rondem. Przytuliła mnie mocno i się rozpłakała.
przyciskając twarz do mojego ramienia, mówiła, że jestem jej najlepszym przyjacielem i że będzie za mną tęsknić. Tak bardzo ci dziękuję, powiedziała i kolejny raz na do widzenia pocałowała mnie w policzek. Wtedy już byłem prawie pewien, że to jest ten moment. Zdobędę się na odwagę i powiem jej, że nie chcę być tylko jej przyjacielem, że chcę coś więcej. Ale po raz kolejny nieśmiałość wygrała i nie wiem właściwie czemu nie powiedziałem jej wtedy co czuję, że nie zrobiłem nic, żeby o nią zawalczyć, a wszystko przez tą przeklętą nieśmiałość. 2 lata później spotkaliśmy się przypadkiem w parku. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Biegłem do pracy z plecakiem przewieszonym przez ramię, a ona szła alejką ze swoją przyjaciółką. Jak tylko mnie zobaczyła, krzyknęła i natychmiast podbiegła, żeby mnie przytulić. Dała mi soczystego całusa w policzek i powiedziała swojej koleżance, że jestem jej najlepszym przyjacielem. Kochałem ją już tak długo, ale nadal tak bardzo bałem się jej o tym powiedzieć, żeby zrobić coś i o nią zawalczyć. 2 lata później siedzę w kościelnej ławce, a dziewczyna, którą kocham przez całe życie, wychodzi za mąż. Widziałem, jak mówi przed ołtarzem sakramentalny tak. I ja wtedy też już zacząłem nowe życie z kimś innym, ale tak naprawdę wciąż kochałem Monikę i pragnąłem, żeby była moja. A ona? Nadal nic o tym nie wiedziała, ale tuż przed weselem podeszła do mnie mówiąc: Och, jak cudownie, że przyszedłeś, dziękuję. I pocałowała mnie w policzek. Nawet wtedy tak bardzo chciałem jej powiedzieć, że nie chcę się z nią przyjaźnić, że od dawna bardzo ją kocham. Ale jestem taki nieśmiały i nie wiem dlaczego nie powiedziałem jej wtedy nic, żeby o nią zawalczyć. Minęły kolejne długie lata. Spojrzałem w dół. W trumnie leżała dziewczyna, o której zawsze marzyłem, którą od zawsze kochałem i której byłem najlepszym przyjacielem. Na pogrzebie odczytywano fragmenty dziennika, który prowadziła przez całe życie. Również w czasach szkolnych, a po naprawdę pięknym pogrzebie można było do niego zajrzeć. Oto co tam znalazłem. Patrzyłem wtedy na niego tak bardzo pragnąc, żeby był mój, ale on nic nie wiedział o mojej miłości, no bo skąd miałby wiedzieć? Tak wiele razy chciałam mu o tym powiedzieć, że nie chcę się z nim tylko przyjaźnić, że go kocham, ale jestem taka nieśmiała i nie wiem dlaczego nie powiedziałam wtedy nic, żeby o niego zawalczyć. Najlepiej byłoby, gdyby to on pierwszy wyznał mi miłość. Nie przegap w życiu ani chwili, bo możesz stracić szansę na prawdziwą miłość. A bardzo możliwe, że stoi przed tobą właśnie ta jedyna osoba, przy której będziesz naprawdę szczęśliwa lub szczęśliwy i nigdy już nie spotkasz nikogo takiego jak on czy ona. A czasem wystarczy tak niewiele. Czasem wystarczy powiedzieć 2 krótkie, ale jak ważne słowa. Drodzy, to była wzruszająca historia na dziś. Pomóż jej dotrzeć do szerszego grona. Wyślij link do znajomych i udostępnij ją na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Zawsze byłam ciekawa, ile widzów ogląda do samego końca, więc jeśli nadal tu jesteś, wpisz w komentarzu: Natalia, widziałam cię w pytaniu na śniadanie.